Cześć moi drodzy, witam Was na portalu wideotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was do recenzji. Nie będzie to żaden podzespół komputerowy, ponieważ już widzicie, że bohaterem dzisiejszego odcinka, dzisiejszej recenzji będzie Golarka Brown z serii piątej, nowość. Pewnie nawet część z Was ostatnio widziała reklamy w telewizji tych golarek. To jest model 5030S. Takie okazje mieliśmy przetestować. Zapraszam Was do moich wrażeń. Naprawdę duże pochwały należą się za wykonanie tej golarki. Design jest kwestią gustu i tutaj myślę, że większości osobom powinien się spodobać, jednak oczywiście nie musi na pewno, natomiast każdy przyzna, iż mamy tutaj do czynienia z produktem naprawdę wysokiej klasy. Przede wszystkim materiały, z których została wykonana golarka, są najwyższej jakości. Mimo, że jest to plastik i w części błyszczący, to podczas tego użytkowania nie pojawiły się tu praktycznie żadne rysy na całej golarce. Nie ma też problemu z odciskami palców, ponieważ akurat plastik jest w takich miejscach na samej głowicy, troszeczkę z przodu, a także na końcu przy zaraz wejściu do ładowania, że tak naprawdę tutaj za dużo tego nie dotykamy. Natomiast większość część golarki, ta, za którą faktycznie chwytamy, pokryta jest antypoślizgową gumą, która jest dodatkowo tutaj, zobaczmy, fakturowana. Chwyt tej golarki jest naprawdę pewny i nawet jeżeli mamy tutaj mokre dłonie, nie ma problemu właśnie z utrzymaniem tej golarki. Co do nawigacji, co do włączania, czy to trymera, czy przełączania głowicy z tego trybu takiego sztywnego jak teraz na ten tryb luźny, czy włącznika, no to tutaj nie ma problemu praktycznie z nawigacją, nawet w trakcie golenia. Co do przycisków, jakie tutaj mamy do naszej dyspozycji, no to może zacznę już od samego trymera. Do góry golarki mamy niewielki przycisk, po którego przełączeniu włącza się funkcja aktywnego trymera. Te dwa srebrne takie złącze de facto, one służą nam w momencie, gdybyśmy mieli taką stację dokującą, wtedy wkładamy tą maszynkę i ta nam się na przykład automatycznie myje. Z drugiej strony z kolei tej, powiedzmy, wewnętrznej mamy dwa przyciski. Pierwszy, najważniejszy, to oczywiście włącznik, który też jest wykonany z błyszczącego plastiku. Jest on dosyć duży, pokryty błyszczącym plastikiem, właściwie wykonany z błyszczącego plastiku. Natomiast powyżej mamy przycisk, który nam zwalnia lub aktywuje blokadę ruchu głowicy. W momencie, kiedy ta blokada jest nieaktywna, sama głowica Flex Motion Tech porusza się bardzo sprawnie i dostosowuje do kształtu naszej twarzy. Natomiast po wybraniu jakiegoś położenia możemy sobie zablokować tą głowicę i ta de facto stoi nam sztywno. Oczywiście możemy to również przełączyć, no ale myślę, że w takim położeniu jednym wybranym większość z Was sobie tutaj bez problemu samym goleniem poradzi. No ostatnie wejście to jest oczywiście wejście zasilające dwużyłowe do ładowarki. Co do głowicy, to ta jest tutaj bez problemu ściągana. Wystarczy przycisnąć przycisk, który znajduje się z boku golarki i mamy naszą głowicę już zdjętą, którą możemy sobie bez problemu wyczyścić i oczywiście ją również wymienić. Przy okazji widzimy tutaj mechanizm, który napędza nam same tasiemki. No i teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do oceny tak naprawdę działania samej golarki. W większości przypadków jest tak, że prawie żadna golarka nie dorówna zwykłym maszynkom. Ja do tej pory poza tą golarką Brown, którą testowałem, korzystałem z golarek Philipsa, no i oczywiście z tradycyjnych maszynek. Powiem Wam, że naprawdę dokonał tutaj duży postęp, jeżeli chodzi i o komfort golenia, i o przede wszystkim jego efekty. Zacznę może od tego, jak golarka sprawdza się w codziennym użytkowaniu, czyli kiedy golimy się praktycznie z dnia na dzień, a nasz zarost nie jest na tyle duży, na tyle bujny, żebyśmy byli zmuszeni golić go dwa razy dziennie. Tutaj maszynka sprawdza się lepiej niż moja konkurencyjna golarka tutaj Philipsa, której do tej pory używałem. Natomiast jeszcze troszeczkę brakuje do jakości ogolenia zwykłą maszynką. Natomiast bezsprzeczny pozostaje przede wszystkim komfort golenia. Jest tutaj przygotowana do golenia również w obecności, powiedzmy, wilgoci. Mimo, że mamy tu oczywiście do czynienia ze sprzętem elektronicznym, to również na przykład tą maszynkę czyścimy pod bieżącą wodą, czy na przykład z wodą z dodatkowym niewielkiej ilości mydła w płynie dobrze rozpuszczonego. Tutaj no, pierwszy raz miałem do czynienia z systemem przede wszystkim taśm, a nie typowej głowicy. Powiem Wam, że byłem naprawdę mile zaskoczony, jak i ile większy jest sam komfort golenia. Mamy zdecydowanie mniej podrażnień,
i to na całej skórze twarzy, zarówno na policzkach, jak i również na naszym karku. Co do dokładności golenia w takim właśnie odstępie jednodniowym, no to moim zdaniem na takich łatwo dostępnych i łatwo golących się elementach twarzy, jak chociażby właśnie policzki, niemalże ta golarka dorównuje zwykłym maszynkom. Brakuje dosłownie już niewiele. Co natomiast do golenia trudniej dostępnych okolic, na przykład właśnie szyi, no to tutaj nadal pozostaje troszeczkę do poprawy, ponieważ bywają miejsca, w których maszynka mimo doskonałej tutaj pracy, no nie potrafi sobie z tym zarostem poradzić. Inaczej kwestia wygląda golenia zarostu dwu czy nawet trzydniowego. Tutaj ta radzi sobie zdecydowanie lepiej i radzi sobie również zdecydowanie lepiej od konkurencji. Moim zdaniem jest to chyba pierwsza golarka na rynku, którą mogę śmiało porównać do golenia się, do jakości golenia się zwykłymi maszynkami. Zarost dwudniowy był usuwany idealnie, zarówno z tych łatwiej dostępnych elementów, jak i przede wszystkim z szyi. Byłem bardziej zadowolony z tej golarki niż chociażby z golenia zwykłą maszynką. Co do golenia takiego dwu-trzydniowego czy nawet jednodniowego wąsów, no to tutaj pod tym względem ta maszynka wypada tak samo dobrze, jeżeli się golimy codziennie, jak i co 2 czy co 3 dni. Kolejna kwestia to jest kwestia czyszczenia tej maszynki. I tutaj z jednej strony dużym plusem jest to, że możemy ją czyścić pod bieżącą wodą. Po prostu sobie możemy ustawić głowicę, włączamy naszą golarkę pod bieżącą wodę, czyścimy, za chwilę zdejmujemy głowicę do wyschnięcia i za chwilę ta jest znowu gotowa do ponownego użycia. Niestety wiąże to jednak ze sobą też pewne konsekwencje, przede wszystkim sam system. Raz, że co jakiś czas musimy to oliwić, no to i w tym momencie mamy na pewno sprawę troszeczkę bardziej ograniczoną żywotność tej samej tej głowicy, samych tasiemek. Producent przewidział ich żywotność na około 18 miesięcy, jednak myślę, takie jest moje wrażenie, iż te wytrzymają troszeczkę krócej z uwagi właśnie na te warunki eksploatacyjne, mycie pod wodą, a także oliwienie. Niestety właśnie to oliwienie tą oliwką jest najbardziej moim zdaniem tutaj elementem, który wpływa na minus oceny całej golarki. Co do żywotności baterii, tutaj producent już na samym opakowaniu chwali się nową praktycznie technologią, jeżeli chodzi o właśnie jej produkcję. I byłem bardzo pozytywnie zaskoczony co do pracy. Przede wszystkim bardzo krótki czas ładowania. Po godzinie, słuchajcie, ładowania tej golarki, ta starczyła prawie na miesiąc codziennego użytkowania. Rewelacyjny wynik. Godzina ładowania, a mamy praktycznie miesiąc golenia. I to golenia codziennego. Dalej mamy bardzo krótki czas ładowania na jedno golenie. 5 minut ładowania wystarczy nam ze spokojem na całkowite ogolenie się właśnie jednorazowe. I teraz już tak kilka zdań podsumowania na sam koniec. Najważniejsze, najmocniejsze punkty tej golarki. Przede wszystkim rewelacyjny komfort golenia. Mamy dużo mniej podrażnień niż nawet korzystając z konkurencyjnych rozwiązań. System ten sprawdza się idealnie. Druga rzecz to jest bardzo duża dokładność golenia. Jest prawie idealnie taka jak zwykłych maszynek. Troszeczkę braknie, jeżeli się golimy co dzień i ten zarost jest krótki. Natomiast jeżeli mamy tutaj zarost dwu-trzydniowy, dorównuje ze spokojem maszynką takim zwykłym, tradycyjnym z ostrzami. Największym minusem tej golarki, no to jest niestety troszeczkę czyszczenie. Mimo iż możemy czyścić ją pod wodą, no to niestety oliwienie do najprzyjemniejszych czynności nie należy. Bateria również jest dużym plusem samej golarki. Jej cena to około 700 zł. W tym dostajemy etui podróżne, ładowarkę, pierwszą taką niewielką ampułkę samego oleju, plus dodatkowo pędzelek do czyszczenia samej golarki. Czy są to pieniądze warte wydania dla osób, które dużo podróżują i którym zależy na szybkim, komfortowym goleniu? Jak najbardziej tak. Natomiast zdecydowanie polecam tą golarkę osobom o wrażliwej skórze twarzy. No oczywiście są osoby, których pewnie i nawet taka golarka będzie powodowała podrażnienia, jednak wiedząc tutaj po sobie, to naprawdę dokładność golenia przy zachowaniu małej ilości podrażnień, praktycznie zerowej ilości podrażnień, jest dużą zaletą. Komu natomiast tej golarki nie polecam? Przede wszystkim osobom, które najczęściej golą się w domu, nigdzie nie wyjeżdżają, a przede wszystkim cenią sobie dokładność golenia. Tutaj jeszcze troszeczkę zostało przy tym codziennym goleniu do porównania, do poprawienia, a cena około 700 zł plus eksploatacja w postaci oliwki do smarowania ostrzy jest dodatkowym kosztem, który musimy ponieść,
i jest on nawet troszeczkę wyższy niż dobrych takich golarek, maszynek jednorazowych. Myślę, że to by było na tyle w tej recenzji. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie śmiało, piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie również zajrzeć na nasz portal, gdzie znajdziecie m.in. zdjęcia tego produktu oraz inne ciekawe recenzje. Dziękuję Wam za uwagę. Hej!